Dawno nie widziałem polskiej drużyny, która tak zapieprzała do kontry, że tak kolokwialnie powiem. Drugie miejsce w sezonie 2021 futsalowców rekordu o 2 punkty za Gliwickim Piastem. 9 z rzędu podium Bielszczan, 12 w sumie medal w historii klubowej, 4 Puchar Polski. To minione rozgrywki w ujęciu statystycznym. A jak wyglądały w ujęciu, w spojrzeniu z perspektywy dyrektorskiej? O tym nasz dzisiejszy gość Piotr Szymura. Trener Chus Lopez Garcia mówi, że sezon miał dla niego słodko-gorzki posmak. Podzielasz tę opinię? Myślę, że z perspektywy samego rezultatu tak, bo wiadomo, że ten najważniejszy cel, jakim było Mistrzostwo Polski, nie został osiągnięty, ale tak jak wspominałeś we wstępie, i wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski, który do nas po paru latach wrócił, to na pewno są sukcesy. Natomiast ja nie mam takiego posmaku słodko-gorzkiego. Bardziej mi się ten sezon kojarzy jako bardzo trudny, jak gdzieś sięgam pamięcią początków sezonu, bardzo wielu zmian. Potem wyjazd na Maltę, gdzie też pamiętajmy, w Lidze Mistrzów też, no, trzeba powiedzieć, nie poszło nam tak, jak sobie zakładaliśmy. Potem mnóstwo zgrupowanie reprezentacji, szalona druga runda, bardzo szybko rozgrywana. Więc ja go zapamiętam bardziej przez nerwy, pot, łzy, chwilę szczęścia oczywiście, ale taki bardzo drugi i trudny sezon. A sam rezultat słodko-gorzki, tak, to tu w sensie rezultatu tak, ale w sensie całego wspomnień, całego sezonu, to długi i ciężki. A w kontekście tego obrazu, który namalowałeś, sezonu 2021-2022, wpisuje się taka kwestia. Przed sezonem było sporo zmian w zespole, personalnych oczywiście. Jak się okazało, jeszcze więcej w systemie gry rekordzistów. Jak to wypada w Twojej ocenie? To ja bym się bardziej skupił na tych personaliach, bo oczywiście system też w jakiś sposób zależy od zawodników, czy też trenera, tak, bo zacznijmy zmiany personalne, które zaczęły się od najważniejszej osoby w kontekście takiej sportowej, czyli od zmiany trenera. Andrzeja Szłapę zastąpił Chus Lopez. My chcieliśmy trochę filozofię drużyny zmienić, chcieliśmy grać troszkę inaczej i ta zmiana była jakby dokonana z premedytacją. Oczywiście pewne rzeczy ustaliliśmy, pewne rzeczy trener Chus zrobił na pewno inaczej, ale my tego oczekiwaliśmy, więc jakby to oceniam na plus. Myślę, że będziemy to dalej szlifować. Natomiast myślę, że kluczowe były jednak zmiany personalne. Tak? Wymieniliśmy, patrząc z perspektywy futsalu, niemal pół zespołu. Takiej rewolucji tutaj w rekordzie nie było od wielu, wielu lat. Więc sam byłem ciekaw, jak to zaskoczy, i spodziewałem się, że w tym sezonie będą pewne dołki, i tak też było. Były naprawdę bardzo dobre momenty, ale były też takie dołki, które chyba przy tych zmianach, tylu zmianach, były nieuniknione. Czy z tych bardzo dobrych momentów, kwietniowo-majowy tryptyk, mecze ligowo-pucharowe z Konstraktem Lubawa, to była najlepsza wersja rekordu minionego sezonu? Myślę, że na takiej płaszczyźnie wolicjonalno-mentalnej tak. Wygraliśmy wszystkie te 3 mecze z bardzo, bardzo wymagającym przeciwnikiem. I szczególnie te pucharowe potyczki wygraliśmy, moim zdaniem, dość pewnie. Czy graliśmy najlepszy futsal w tym momencie? Myślę, że momentami na pewno bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry, kombinacyjny. Zmienialiśmy systemy gry, na czym nam zależało. Graliśmy 3-1, graliśmy 4-0, graliśmy z fałszywym pivotem. Różne warianty stosowaliśmy, to mi się bardzo podobało. Może były lepsze mecze niektóre w naszym wykonaniu, ale jeszcze raz podkreślę, na tej poziomie takim wolicjonalno-mentalnym ten zespół pokazał, że jest bardzo mocny i że te podstawowe podwaliny, bo to są podstawowe podwaliny, na których można potem budować taktykę, technikę czy inne rzeczy, są, i to był taki najjaśniejszy punkt na pewno tego sezonu. W Twojej opinii, co zdecydowało, jakie elementy lub element o przegranej w kluczowym dla układu tabeli spotkaniu w Gliwicach? To ja bym rozdzielił tę odpowiedź na dwie części. Pierwsza i najważniejsza. My tytułu Mistrza Polski nie przegraliśmy w Gliwicach. Oczywiście tak się tabela ułożyła, tak się ten sezon poukładał, że po tym meczu jedni się cieszyli, drudzy smucili. Więc do tego meczu za chwilkę się mogę odnieść. Natomiast, no, przede wszystkim uważam, że tytuł straciliśmy generalnie w drugiej rundzie, gdzie mieliśmy przewagę 4 punktów po pierwszej. No i potraciliśmy zbyt dużo punktów. Trzeba też powiedzieć, że mieliśmy ultramocnego przeciwnika, który tych punktów po prostu nie tracił. Gdyby gdzieś Piast
Piast też, Piastowi też gdzieś powinęła się noga, pewnie by to inaczej wyglądało i być może wręcz ostatnia kolejka decydowałaby i jakiś bardziej korespondencyjny nasz pojedynek z Piastem. Natomiast tak się to użyło, więc ja tu chcę tylko powiedzieć, że ten mecz z Piastem nie był decydujący. Takie mecze w czubie tabeli można przegrywać, jeżeli mówimy o systemie ligowym, który zaraz się zmieni, to decydują mecze równa gra z dołem, a nie, czy nawet ze środkiem tabeli, a nie z samą górą. Takie mecze gdzieś tam się przetasują zawsze. A co do samego meczu z Piastem, to ja powiem, co mi się w drużynie Piasta bardzo podobało. No niesamowitą determinację, którą było widać szczególnie w kontratakach. No nie pamiętam, dawno nie widziałem polskiej drużyny, która tak zapieprzała do kontry, że tak kolokwialnie powiem. I to był klucz. I myślę, że mecz wyglądał tak, jak troszkę sobie to Orlando Duarte zaplanował. No myśmy atakowali. Może gdybyśmy mieli więcej trochę determinacji, może szczęścia i trochę by te bramki wpadły. Popatrzmy na samą kwestię rzutów rożnych, chyba 18-2. Także trochę zabrakło tego, że myśmy tej bramki gdzieś nie mimo tego ataku pozycyjnego nie zdobyli. Natomiast no, trener Duarte liczył, że tak będzie. No i niesamowicie grali z kontry gracze Piasta i to zadecydowało. W tym konkretnym meczu, który jeszcze raz podkreślę, sam sezon stricte nie decydował, moim zdaniem, o tytule w tym roku. Tak, ten mecz w arenie Gliwice, jak i cały sezon, to już historia. W posezonowej rozmowie Chus López García mówił o jednym, dwóch zawodnikach, którzy mogą dołączyć do składu kadry zawodniczej plus nowym członku, ewentualnym nowym członku sztabu szkoleniowego. Coś w tej materii? Odnośnie nowych twarzy, tak? To powiem tak, no zastanawiamy się, no wiemy, że to, co można oficjalnie na pewno powiedzieć, że zespół na sezon opuścił Łukasz Biel, zdecydowaliśmy się na roczne wypożyczenie. To jest tak, że my ciągle w Łukasza wierzymy, to jest nasz wychowanek, to jest świetny zawodnik. Natomiast no, mało tych minut dostawał w ciągu ostatnich dwóch sezonów, gdzie już te kłopoty zdrowotne były raczej za nim. Coś tam się jeszcze działo, bo pamiętajmy, że te batalie o zdrowie Łukasza tutaj trwały lata. Natomiast wydaje nam się, że potrzebuje minut i Łukasza na pewno nie będzie i będziemy musieli sprowadzić na pewno jakiegoś zawodnika lewonożnego na jego miejsce. Myślę, że nie do końca jeszcze jasna jest przyszłość, czy wystąpi w naszych barwach w sezonie Sebastian Leszczak, zobaczymy. Tutaj różne rzeczy o tym będą decydować. Co do sztabu szkoleniowego, to tak, chcielibyśmy go poszerzyć o kwestię analityka i też trochę o osobę na pewno, że tak to ujmę, może to nie ma znaczenia w sensie regulaminu, z polskim paszportem. Chodzi nam o to, że dzisiaj sztab szkoleniowy dwóch podstawowych trenerów, czyli Chus López Hiszpan, Andrea Buciol Włoch, wiadomo, szczególnie Andrea już nieźle władający językiem polskim, ale myślę, że tam ważne dla nas jest, aby w sztabie na co dzień pracował też osoba, mając teraz większość polskich zawodników, no żeby też taka osoba, która no, troszeczkę łatwiej ma też w komunikacji. I nie będę jeszcze zdradzał, kto to będzie, ale tak tam też uważamy, że ten sztab trzeba wzmocnić. A wśród zawodników potencjalnych biało-zielonych to też będą ludzie z polskimi paszportami, czy niekoniecznie? No powiem tak, niekoniecznie. No zastanawiamy się, oczywiście to wszystko zależy, analizujemy ten przyszły sezon, jak on będzie wyglądał i na jakich pozycjach potrzebowalibyśmy wzmocnień, bo to będzie szalenie trudny sezon. Natomiast raczej opcja stranieri u nas się powiększy i to raczej za granicami dzisiaj szukamy wzmocnień.